Witam Was w drugim już odcinku z kariery nowej damy FIFA 23, kariery Juventusem. Bardzo się cieszę, że oglądasz mój materiał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam jeszcze na mojego Discorda. Jeśli nie oglądałeś pierwszego odcinka z tej serii, to zachęcam, żeby obejrzeć, bo tam się dowiesz, na czym będzie polegała ta seria, jakie wytyczne sobie przyjąłem w tej serii. A my przechodzimy już do materiału. Pierwsze, co chciałem zrobić, zaczynałem z grubej rury. Uderzałem w Nicolò Barella. Jest to zawodnik, którego bardzo chciałem, jest pożądany przeze mnie. Chciałbym go po prostu zamiast Paula Pogby. Raczej na taką wymianę się nie zgodzą. Dlatego możemy zaproponować im Cuadrado. I na przykład, ile byście chcieli pieniędzy? Dajmy wam 89, jakoś tak 80, no 80, 90, tak mniej więcej. No nie, nie chcecie Cuadrado? Dobra, to trochę zmniejszmy cenę. 111, nie, jesteście nieugięci w tej kwestii. Kogo bym mógł wam dorzucić? Di Marie i 100 milionów? Co wy na to? O, no zgodzili się, mi to pasuje. Di Marie też nie chciałem w tym składzie. Także mamy Nicolò Barella, za chwilę będziemy z nim negocjować. Jest kawusia, pięknie, elegancko. Tak jest. Kluczowy zawodnik, rzecz jasna. Innej opcji tutaj nie widzę. 5 lat, zgodzisz się na to? Okej, okay, zgadzasz się. Zignorujemy klauzulę. Ty chcesz klauzulę, ale ja odrzucę. I teraz płaca. Jakie ty byś chciał? Nie podajesz, jakie byś chciał płace. Dobra, to dajmy 120. Jeszcze chcesz bonusik, żeby był dla twojego menedżera, w sumie to agenta, ale okej, okay, zgadzamy się na to i mamy piękną, to jest nowość w ogóle w FIFA 23, taka prezentacja zawodnika, zobaczymy, jak to się w ogóle prezentuje, wszystko jest. Wojciech Szczęsny przywitał się, zbił żółwika, o nie wiem, bo COVID i nie mogą piony zbić, ale dobra, tu mamy testy medyczne, widzę, sprawdzają go, tak jest, chyba zda, chyba będzie naszym nowym zawodnikiem, piękny dresik. Jest Barella, numer 8, nowa ósemeczka, pięknie, fryzura fresh, koszuleczka fresh, wszystko elegancko, zapozował do kamery, tak jest, będzie na miniaturkę i mamy nowego zawodnika. Zobaczymy, jak ocenia FIFA tą zamianę w skali od A do nie wiem ile, F, C, ok, czyli tak średnio, dobra cena po prostu, no, też tak uważam, można było jeszcze tam ponegocjować, ale to już oni nie chcieli zejść z sceny, a się zgodzili na Di Marie, więc mi to odpowiada. Mamy nowego zawodnika, od razu go damy do zespołu. Skoczy on za Makiniego. Mamy solidny środek pomocy, jeszcze będzie trzeba iść po jednego zawodnika z Włoch. Za chwilę się dowiecie, kto to będzie. Oraz mam jeszcze jeden młody, przyszłościowy talent na oku. Także też zobaczycie, będzie się działo w tym odcinku naprawdę. Zapisujemy zmiany w tym składzie i idziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja z naszymi skautami, kogo tam wyszukali na rynku transferowym, bo może ktoś ciekawy się znajdzie. Tylko gdzie to jest? Raport skautów chyba tutaj. Tak jest, dobra. Zobaczmy, czy kogoś ciekawego nam tutaj wyszukało. Jest właśnie Nicola Zalewski. O nim mówiłem, że to jest przyszłościowy talent i po niego chciałbym pójść. Będzie fajnym zmiennikiem moim zdaniem i fajnie będzie się rozwijał w Juventusie, moim zdaniem jest skrojony pod Juventus, będzie tutaj pasował. Jest to Polak, ale dużo grał w Romie, we Włoszech, więc nie będzie miał problemu z językiem włoskim, z dogadaniem się i mam nadzieję, że się ładnie wpasuje do tego składu. Jeszcze myślę nad jakimiś transferami, tylko żeby nie przedobrzyć. Mam jeszcze jednego na oko, ale to potem się dowiecie. Okej, przejdźmy do symulacji. Mamy końcowe raporty skautów. Zobaczmy sobie tych młodych zawodników. Des niestety jest wypożyczony, więc po niego nie możemy iść. De Ketelare. Też ciekawy zawodnik, aczkolwiek mamy napastniku, więc na razie nie chcę go. Tym można się zainteresować jako głębia składu i jako przyszłościowy talent do naszej szkółki i do naszego składu. Potem Danilo. Oferta za Danilo. Jest to dużo hajsu. Potem się zastanowimy nad tą ofertą.
Berardi obiektem zainteresowań. I właśnie to jest ten zawodnik, po którego chciałem iść. Berardi. Berardi jest obiektem zainteresowań, więc musimy już w tym momencie iść po niego. Będzie to świetne uzupełnienie naszego składu, moim zdaniem. Możemy zaproponować kupno, więc robimy to. Idziemy negocjować. Może spróbujemy jakąś wymiankę zrobić za Kosticia. O, dobra, dobra. Kosticia nie chcemy. A Berardi będzie bardzo pożądanym przeze mnie zawodnikiem i bardzo przydatnym w tym składzie. Taką mam nadzieję przynajmniej. Więc ta wymianka jest jak najbardziej adekwatna do tego, co potrzebujemy. Kluczowy piłkarz. 5 lat. Pasuje wszystkim. Bez klauzuli akceptujemy. Teraz ile byś chciał hajsu? Dajmy ci 60 tysięcy może. Nie będzie to duży upgrade, jeśli chodzi o płacę. Ojoj. Kobieto, ale żeby aż tak się obrażać? Berardi, no nie chcesz do Juventusu przejść, naprawdę. No dobra, to będzie trzeba po niego iść kiedy indziej. Na pewno go nie odpuszczamy, mam go ciągle na oku. Więc to jest temat otwarty wciąż. No szkoda, że się nie udało w tym momencie, ale jeszcze jest dużo czasu, więc na spokojnie po niego pójdziemy. Na razie to symulujemy wszystko. I idziemy dalej. Marco Asensio nowym zawodnikiem RB Lipska, a my tutaj żegnamy. Któż to ty jesteś? Czy to jest Danilo? Nie, Danilo to jest trochę ciemniejszy, jeśli chodzi o kolor skóry. Nie mam pojęcia, kto to jest. Może Kostić. Może to jest Kostić właśnie. Nie, wypożyczenie, dobra, nieważne. Fajne odgadywanie. Ale to naprawdę było ciężko zgadnąć. Dobra, wypoczęliśmy młodego zawodnika, może wróci silniejszy do naszego zespołu, zobaczymy. Tutaj trening symulujemy, nie chcę się w to bawić. Przydałoby się jakiś meczek, może na horyzoncie jest. A tutaj pożegnanie, tym razem to jest Danilo, nie mam wątpliwości żadnych. Transfer wychodzący, 32 miliony 900, sprzedany. Będzie trzeba się też zainteresować jakimś prawym obrońcą do rotacji z Quadrado, bo jednak to nie jest młody zawodnik, 34 lata na karku. To już trochę jest, prawda? Więc zainteresujemy się potem. Ale wciąż naszym głównym celem transferowym jest nasz Berardi. Tego możemy zlecić do wypożyczenia, jest nam niepotrzebny. To musimy odrzucić, nie chcemy. Quadrado. Możemy negocjować. Aczkolwiek jak go sprzedam, to zostaniemy bez prawego obrońcy w tym momencie. I nie wiem, czy to będzie dobre dla nas. Ale można coś popróbować. Jak Zalewskiego nam dacie, to ja się zgodzę na to bez problemu. Okej, aż tak cenią wysoko Zalewskiego, no w sumie się nie dzieje, to jest świetny zawodnik, młody, z perspektywami, dlatego właśnie chcemy go kupić. No okej, jak się nie udało, to jeszcze zobaczmy tutaj wszystkie wieści już odebrane, nic ciekawego nie było. Symulujemy całość. I idziemy dalej, już widzę mecze na horyzoncie są. Końcowy raport Nikoli Zalewskiego, to już wiemy, że on ma 75. Wygląda bardzo dobrze. I zastanawiam się, czy w tym momencie po niego iść. Czy jeszcze poczekać. Bo on by mógł w sumie i na LO grać, i na CLS, i na LP. On jest bardzo zawodnikiem wszechstronnym i on by się przydał do naszej, na głębie składu i potem może do podstawowego, jakby się ładnie rozwijał. Więc pójdźmy po niego. Mam nadzieję, że nie pożałujemy tego transferu. Możemy wam dać... Co możemy wam dać? Jakiegoś na wymiankę? No tak średnio mamy na wymiankę, ale mamy hajs, więc... Ile byście? 20 milionów? No, chyba za dużo dam. Czyli jednak nie cenią tak wysoko Zalewskiego, jak myślałem. Ale okej, zgadzamy się na to. Papszun wynegocjował ładnie. Teraz negocjujemy z samym piłkarzem. Przy kawusi tej samej. Marek Papszun już czeka na Nikolę Zalewskiego. Okej. Kluczowy ty nie będziesz. Rotacyjne występy. Akceptujesz to? 5 lat? Pasuje? Pasuje. Okej. Czyli chcesz na dłużej z nami zostać? I mi to się podoba bardzo. Akceptujemy brak klauzuli. Dużo chcesz zarabiać, ale myślę, że możemy bez premii po prostu. Okej. Trochę więcej ci zapłacimy, ale bez premii. Mi to pasuje jak najbardziej. I mamy, przyszedł do centrum klubowego jakiś pan, jest to Nikola Zalewski, przywitał się z naszym, nie wiem kto to jest, jakiś z Juventusu, jakaś babka.
I jest Marek Papszun, tak jest, zapracowany, widać. Kazał czekać Zalewskiemu, teraz to co w przypadku Barelli, czyli testy medyczne, w sumie w przypadku każdego piłkarza. No i chyba udało się, tak jest, pięknie się prezentuje w tej koszuleczce. Zapozował z Papszunem, tak jest, focia. Transfer przychodzący, zobaczymy jak ocenią FIFA, jak oceni ten transfer. Nieudolne negocjacje. Okej. No można zawsze mniej, ale w przypadku takich małych kwot to przecież Juventus to nie ma problemu z płaceniem. W rzeczywistości to by pewnie tyle zapłacili nawet. Wiadomo jak to jest z przepłacaniem za zawodników przyszłościowych w tych lepszych klubach, wiadomo. Czy to Coutinho, czy tak i tak dalej, wiecie o co chodzi. To no, po prostu FIFA tak ocenia, ale uważam, że to nie jest przepłacone. Zalewski ląduje na ławeczce. I myślę, że możemy w tym momencie dać mu jakiś rozwój, żeby sobie robił. To są Barelli, bo zapomniałem wcześniej to zrobić. Więc sobie będzie już robił. Jest Zalewski, plan rozwoju. No wyglądasz ok, nawet na Elo, jakby cię tam podszkolić z obrony i tak dalej, to byś mógł sobie robić. Jeszcze Nicolò Barella. Na nim też trzeba się skupić, żeby się ładnie rozwijał. Od bramki do bramki damy. Ok. Możemy przejść do dalszej części symulacji. Symulujemy trening. Wszyscy na D, czyli tak sobie. Dalej. Tutaj widzę, że Borussia też się zbroi. Dokonuje transferów. I my za chwilę gramy z nimi mecz w towarzyskich. W towarzyskim turnieju. Więc powinniśmy się dobrze do niego przygotować i mam nadzieję, że uda się wygrać, ale najpierw mecz z RB Leipzig. Zarządzanie zespołem, dajmy szansę. Komu byśmy tu dali szansę? Dobre pytanie. Może McKin sobie zagra i Zalewski na razie poczeka jednak na debiucik. Szybka symulacja, mam nadzieję, że wygramy. No przegraliśmy, no lipnie trochę przegrywać z RB Leipzig, no ale dobra. Jak to w Aleksandr strzelił gola, nasi napastnicy się nie popisali. Niestety. Ale okej, to dopiero jest turniej przedsezonowy, nie ma co płakać. Tutaj mamy jakieś oferty transferowe, to sobie zobaczymy za chwilę. Tego można... Szczęsnego chcecie, no nie mogę się na to zgodzić, jest podstawowym bramkarzem. Tutaj Destilio coś chce. Chcę, żebyśmy mu szansę dali, zastanowimy się nad tym. A my sprawdźmy, co słychać u naszego koleżki Berardiego. On już jest w United, to ciekawa sytuacja, ale możemy z nim negocjować. To dziwne, że on przeszedł do innego klubu i możemy w tym momencie go wykupić. Spróbujemy zrobić tą wymiankę, co wtedy. Okej. Trochę tego dopłacam 2 miliony i mamy Berardiego. Jeśli oczywiście dobrze przeprowadzimy negocjacje z agentem i z samym piłkarzem, to nie powinno być problemów z dostaniem tego zawodnika po prostu. Kluczowy. Ale płaca już mu podskoczyła prawie trzykrotnie z tym, co miał. 5 lat, bez klauzuli, akceptujemy to. Ile byś chciał zarabiać? Okej, zgadza się na obniżkę, tylko premię ci usuniemy dla agenta. Okej, co 10 tysięcy więcej? Mogę to zaakceptować i mamy kolejne super wzmocnienie dla naszego Juventusu. Myślę, że to jest mocne naprawdę wzmocnienie, że to dużo nam da. I wszyscy będą zadowoleni, że zawodnik się spisze dobrze. Agentka jak najbardziej zadowolona, Berardi też. Przynajmniej sprawia takie wrażenie. No i przychodzi do centrali naszego klubu. Wita go znowu ta sama osoba, zaraz Papszun wbiegnie, zapracowany. Tak jest, no to ten sam schemat. Tylko przywitał, też mamy testy. Wszyscy ten sam dresik. Jest też Berardi, pięknie. Też zapozuje, tak, z Papszunem najpierw. Pięknie, zamiana. Kostić i 3 miliony 100. Cena. Cena A. No to doskonała okazja. Tak wyceniła FIFA Berardiego i nasz transfer, że to była doskonała okazja. Też tak uważam. W tym momencie musimy go dać do składu.
I ten Juventus już nam się kreuje bardzo ładnie. Ale najpierw dajmy może mu jakiś plan rozwoju, żeby się rozwijał chłopak. Ma w sobie to coś. Też tak uważam, dlatego właśnie go kupiliśmy. Myślę, że to jest idealny zawodnik do naszego Juventusu, do tego co tutaj chcemy budować. I jeszcze przypomnę, jakby ktoś nie oglądał pierwszego odcinka, do czego właśnie zachęcam, ale jak ktoś nie oglądał, to przypomnę, że możemy zakupywać tylko zawodników z reprezentacji Włoch, czyli Włochów, lub zawodników grających dla klubu z Serie A. Takie sobie wymaganie przyjąłem, innych nie chcemy, żeby to nie było za łatwe. Takie przyjąłem wymagania, a my tutaj zarządzanie zespołem zrobimy, może szansę Zalewskiemu byśmy dali. Niech sobie chłopak zagra. I Paredes może, on jest chyba wypożyczony do nas tylko z PSG. No ale okej, Destilio też chciał tam kiedyś grać, więc damy mu szansę. I Rabio może, jest to towarzyski, to można dać szansę. Albo temu młodemu, co ja gadam, Ruganiemu. Myślałem, że to ktoś inny. Nieważne. Szybka symulacja. Mamy win. Borussia przeważała, ale my wygraliśmy. Berardi strzelił, czy nasz nowy nabytek w debiucie strzela bromeczkę. Cieszę się, mam nadzieję, że będzie sobie świetnie radził w naszym zespole. Idziemy dalej z symulacją. Kolejny mecz widzę na horyzoncie z Realem Sociedad. Tu mamy ofertę za Cuadrado z Arsenalu. Spróbujemy wynegocjować kogoś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wymiana piłkarzy. Czy macie kogoś? A czy nie macie żadnych Włochów, co nie? Więc jesteście z Anglii. To nie możemy nikogo. Zabranie nam to nasze wymogi dotyczące transferów. No nie macie. No, nie przypominam, żeby Arsenal miał jakiś Włochów w składzie. Daj 10 milionów więcej, panie Arteta, i jesteśmy kwita. Nie chcecie dać? No to odrzucamy. No dobra. Cuadrado najprawdopodobniej zostanie jeszcze z nami. Nie wiem jak na jak długo, ale musi zostać, bo nie mamy innej opcji na prawą obronę w tym momencie zamiast niego. I spróbujmy może teraz zobaczyć, czy właśnie mamy kogoś do dyspozycji na prawą obronę. Jest ten Dest, którego bym chciał, ale nie możemy po niego pójść, bo jest wypożyczony z Barcelony. Mamy też Dodo. Florencji, Lazzari, zainteresujemy się nim oczywiście. Kogo my tu mamy? Jeszcze jakiś Zanoli. Dobra, i tak to wyglądało. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, kogo kupić. Jak to przebudować, czy jakiegoś prawego obrońcę, czy tak dalej. Subskrybujcie, łapkujcie. Zapraszam jeszcze raz na mojego Discorda. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.